No i dzisiaj niestety coś z cyklu prac koniecznych, a mianowicie rozerwana, już całkiem rozerwany łącznik elastyczny. Nawet teraz to nie jest jakiś uciążliwy ten dźwięk, tylko że bardziej uciążliwe jest to, że czuć spalinami wewnątrz auta. No i tutaj już widać, że jednak ta temperatura przypala te wyciszenia, więc no niestety ja teraz na szybko go tylko jakoś złączę tutaj może jakimś drutem. I jak będę miał nowy, to już pokażę dalej, jak to wymienić w miarę szybko i bezboleśnie. Więc zapraszam za chwilę. No to już widzicie, mam te łącznik elastyczny, właściwie dwa, bo kupiłem jeden, ale on mi się od razu nie spodobał, ponieważ on ma po prostu tutaj dziurę na wylot. Przy rozpychaniu tej rury ona puściła na szwie. Ogólnie sprzedawca, producent rzekomo tych złączy, pokazuje na zdjęciu inne w Allegro, a inne sprzedaje. Dlatego ja takim praktykom, oszustom moim zdaniem, mówię nie i ja go oddaję. Nie chcę go po prostu. Ponadto zobaczcie, jak to jest uspawane tutaj. Patrzcie, tu się nie da założyć, to trzeba najpierw to wyszlifować. Przekrój jest zmniejszony, tu jest taki glut. Ja to po prostu oddaję, opinię o tym wystawię. Nie zakładam tego. Trudno i będę miał drugie spawanie z drugiej strony. Będę zakładał takie złącze. Ja jakieś tam kupiłem, przykładowe złącze. Chyba widać różnicę, nie? To złącze kosztuje połowę z tego, co to. Nie popadałbym w taką euforię, bo nie jest aż takie dobre. Widać tu polską produkcję. Wyszlifowane niedbale, szczotkowane kołnierze. Po co ktoś tu szczotkował te kołnierze? No ludzie, kochani, przecież to jest bez sensu, to jest wydech, nie? Ale ogólnie wygląda ładnie, no jest grubsze, nie? Jest, widać, że tej plecionki jest więcej. Ta ścianka tu jest dużo grubsza. Peszel w środku wygląda bardzo podobnie, być może jest taki sam, nie wiem. Ale to złącze mi się po prostu bardziej podoba. No ono jest dłuższe, no bo jak tu obetniemy w aucie, to musimy mieć dłuższe złącze, żeby je tam spawać. I ja będę to złącze zakładał. Teraz idę do auta, niestety pogoda nie rozpieszcza, deszcz pada. No ale trudno, trzeba sobie z tym poradzić. Jest też zimno, więc czapka z Supermanem poszła do szafy, w zimowej nie ma już tej mocy. No ale dobra, jakoś spróbujemy to ogarnąć. Także idziemy do auta. No to teraz spróbujemy to sobie lisicą tutaj wyciąć, tutaj. Założę nowe złącze, złapię je tak jak ma być. No i będę dopiero wyciągał całość do spawania, że jedziemy. O, tak to wygląda. Trochę za daleko zaciąłem, nie wiem czy mi wejdzie. Najwyżej opiłujemy. Złącze jest przyheftowane, można powiedzieć, że założone, rura już na nim wisi. Wjeżdżamy na podjazdy i odkręcamy rurę. No i teraz już odkręcę sobie te trzy śruby od turbiny. Teraz już możemy odkręcić sobie te śruby od obejmy. Jeszcze psiknąć sobie jakimś odrdzewiaczem. Nie chcę iść. A na szczęście mamy jeszcze takie urządzenie. No niestety to jest Parkside, tu nie ma mocy, więc trzeba trochę potłuc. Próbujemy to teraz wyjąć. O, to tak lekko siedzi. Patrzcie się, ale gorąca śruba. Próbujemy to wyjąć. Ciekawe czy to wyjdzie. Tędy w ogóle. Tak, tu widać, że tą poprzeczkę trzeba zdjąć. Jeszcze ta nie przeszkadza, bo ta jest daleko, już jest poza. I osłonę też trzeba zluzować. No to mamy go. No i teraz to już pospawam.
No i właśnie, spawania to jest moment ten. A roboty widzicie ile. Ja tu nie będę może z bliska pokazywał, jak to posmarkałem. Tu gdzie przylega ładnie, to wiadomo idzie ładnie. Tu gdzie trzeba grubiej nalać, no to trzeba poprawiać, to trochę kiepsko wygląda. Ale najważniejsze, że ma się trzymać, nie? Idziemy zakładać. No i niestety zakończenie muszę dogrywać, bo w przypływie swojej bezmyślności gdzieś skasowałem niestety pliki. Ale na potwierdzenie i dla zasady pokazuję, że ta akcja się udała. Przy zakładaniu można powiedzieć, że nie było żadnych komplikacji, tutaj wszystko poszło jak należy. Oczywiście wszystko pasowało, bo było złapane tak jak było stare, więc nie było problemów żadnych. Widzicie, jest nowa plecionka, nie ma zapachu spalin, jest dobrze, nic nie trzepie, jest naprawdę świetnie. Jestem bardzo zadowolony z tej naprawy, o zobaczcie, tak wygląda. Więc tej naprawy wymiany to tyle. Dzięki za uwagę. Pewnie i tak tego zakończenia nikt nie ogląda, więc mogę gadać nawet jak się robi pierogi. Także widać, że jest ok. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tu, o. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.